Ej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku i przed, myślę, najmniej przyjemną częścią gry. Ej, nacisnęło mnie, co za chamstwo. Trzymałam, ale już było za późno najwidoczniej. I tyle, nie? Idziemy naprawić to, co się podpisuło. Właśnie. Co z tym małym mogę zrobić, nie? Stan EUD. A, tak, to trzeba zrobić. No proszę, ekstra. No dobra, zadowolony, zadowolony. Ha! Dziękuję. To było do przewidzenia. Ciekawe, czy stąd widziałem w miarę spokojnie. Ha! No i są misie. Słuchajcie, że najlepiej iść brzegiem, to A. B, zbudować sobie, może nie most, bo nam zbraknie materiałów. Natomiast, może jakaś drabinka przez wodę? No i co? Przyjdziemy? Przyjdziemy, tu idziemy na drugą stronę, nie? No, tam to sobie jeszcze pewnie będziemy mieli okazję przybadać. Gdzie się patrzy nasz przyjaciel? Do przodu niestety. Czyli... boczek... tak średnio, nie? Aha, no ta fabryka ewidentnie. Że nam getry się tutaj, kurczę, zaraz rozładują. Czy tam jest generator? Nie. Co ciekawe, tam jest farma temporalna? Skrzynka pocztowa, to myśmy ją wybudowali. Schron, tak samo. Natomiast farmę nam pokazuje. O, dobra. Wyszliśmy z tego bagna, na szczęście. I teraz tak, my tędy górą przyjdziemy, czy nie? No niestety trzeba trochę odbić. A, farma temporalna, w sensie ktoś tam pakunek zostawił do niej. Spróbuję podbiec trochę. Pistolet przeciwko wynurzonym, zniszczony, nie wierzę. Dopiero co go zrobiłam, nie? Albo to tamten podpsuty, pierwszy. No to nic, trudno się mówi.
fajnie, dokąd ta woda sięga. Tu możemy przejść. Tu nie bardzo. Mhm. A tu będzie głęboko pewnie, bo tu nurt. A jednak nie. No to lecimy. I teraz by nam się przydał jeszcze generator, ale oczywiście nie mamy assemblera. Wszyscy wiemy dlaczego. Okej. Ja bym się pokusiła o wspinaczkę i już tu. Mogę jeszcze się pokusić o spray naprawczy. Nic tu nie daje, a to moje pojemniki tutaj. Dobra, koniec. Tyle dobrego z tego było. Jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. Taki dość stromy ten kawałek będzie. Teraz tak, prawą czy lewą? Z lewej strony? Chyba pójdziemy z lewej. A to dlatego. Chociaż nie, słuchajcie, poczekajcie. To wygląda na taki nie do przejścia. Dokładnie. Tu jest stromo. Natomiast wygląda na to, że mamy się czego złapać. A tam nie bardzo. Okej. Okay. Kto to wie? Zresztą to się zaraz okaże. Jedyne co dobre, że mieliśmy kupę czasu, słuchajcie, wolną od tworzenia butów, nie? Leje i leje, nic więcej się tutaj nie dzieje. Nie? Oho. Oho. Okej. Realizujemy tu stawa. Jak jest, tak jest. Nie powinno być jakoś mega kiepsko. Team, they may be cut off up here, but word still travels. We've heard all about the Great Deliverer, the BT Buster, the Terrorist Stopper. I'm still working on that last one. Well, I'm just stoked to meet you, man. So, what you got for us? Whoa, incredible! This will be a huge help. Thanks. You're not gonna even recognize the way station when we're through. I teraz uwaga, punktacja 0,
0 uszkodzeń, cudownie, więc chyba będzie SK. Dobra, breathe in. No i właśnie, czy my idziemy jakąś taką niestandardową ścieżką, że oni nam tego już nie puszczają? Bo wcześniej było, jeżeli szliśmy do jakiegoś nowego punktu, jeżeli chodzi o kampanię fabularną, to ładnie nam tą muzykę puszczali. Natomiast teraz nie mam pojęcia dlaczego. Tego nie ma. Zniszczone. Szkoda dziadka. Wybrałam najdelikatniejszą drogę, a i tak się nie udało. No właśnie, i my będziemy mieli jeszcze 3 punkty do podłączenia najprawdopodobniej, nim spotkamy tę koleżankę, którą mamy spotkać. I zniweluje to, co my teraz niestety robimy. Niedobrego. Okej. Pancerz. Śmiercionośny karabin automatyczny. No proszę. Historia odratka odblokowana. Nie zastanawia. Kurczę, nie mogę tutaj oddalić mapy niestety. Man, it sure feels good to be part of the UCA for real. We've been literally marooned on an island for way too long. I can't wait to reconnect with everyone at HQ. Patching up this place is gonna take some work, but I'm feeling revved up and ready to go like never before. We won't let our country down. Thanks, Sam. And good luck out there. Not that you need it. You're gonna hit the West Coast before you know it. Mm-hmm. Good work, Sam. Next, you need to extend the network to the distro center north of the city. Now'd be a damn good time to do it, too, as they just sent out an SOS call. Info's still coming in, but it looks like there's been an accident, and we've got injured in need of assistance. O, to lipa, nim ktoś umrze. Super. Bo my mamy jedną ciemną plamę, słuchajcie. O, nawet tu ładnie to widać. Pan się trochę odsunie. Okej. Skoro jesteśmy podłączeni do sieci, to będziemy mogli tak, stwórz sprzęt. Najpierw przetwórz ten, który mamy. No właśnie, mamy zniszczony pistolet, zniszczony hematogranat. Spray naprawczy, no to wykorzystaliśmy, nie? Ale to trochę straszne jest, że nam to wszystko się tak szybko psuje, słuchajcie. Dobra, to sobie pominiemy. I to dziękuję tak samo. Okej. I teraz tak, stwórz sprzęt, pancerz. That's armor for your shoulders and legs. The downside is that you won't be able to carry cargo on top of it. You'll have to weigh the pros and cons. A. I teraz pytanie. Czy idziemy z pancerzem, czy nie? Skoro nam go dają, to najprawdopodobniej mamy ten pancerz sobie założyć. Mocuj do kombinezonu. Do prawego. Tylko? Czyli mogłabym go sobie tak obudować. Prawy, lewy. W ten sposób to wygląda. Prawa strona, lewa strona. Ja... O! No dobra, zróbmy go. Najwidoczniej będziemy z kimś walczyć. W ten sposób.
Dobra, jak będzie. Jak coś tylko wyciągniemy. Jeszcze zrobimy sobie, słuchajcie, pancerz na prawe ramię. Na lewe ramię. Mamy już chyba. Gdzie ten pancerz jest? Jest tutaj. A na klatę też możemy, czy nie? O, to jest pytanie. Poczekajcie, przymocuj do kombinezonu. Mamy tutaj, co teraz będzie lewe. Tylko tyle, nie da się więcej? Dobra, na razie tyle starczy. I teraz tak, boty. Czy mamy jakiegoś wolnego bota? Mamy, do rzemieślnika. 38, 97, muły będą polować. No a tu trudny teren, ewidentnie, więc weźmy to pierwsze. Deploying autonomous delivery bot. No i poszedł. Ludzkie nogi są takie trochę creepy, nie? Dobra, a wy czego od nas chcecie? Zlecenia dla Sama. 15 kilo jedynie. Ale mamy limit czasu 40 minut i mamy mułę oczywiście. No cudownie po prostu. Stromo, kręto. No dobra, lecimy. W drogę temu czas. Pistolet mamy ze sobą, więc niech tak będzie. Mam już wszystko w zasadzie. Remember, Sam, when the clock's ticking, speed is what matters most of all. Review your gear and bring only what you need to make it to your destination as fast as possible. Dobra, weźmy na bagażnik. Zatwierdźmy. Okej. Okay. Teraz powinnam była założyć w takim razie. Dobra, poczekajcie. Wiem, że nam już czas leci, to jest najgorsze. Wspólna szafka, powywalajmy to, czego nie potrzebujemy. Bo lasy akurat by się przydały. Aerobagażnik jeden możemy. Wyrzutnia bolasów 1-2. Zaczep wspinaczkowy. Hematogranaty sobie zostawimy. Mhm. To też na razie schowamy. Bomba ogłuszająca zostaje, spray naprawczy zostaje. Pancerz, pancerz, worek z krwią zostaje. Egzoszkielet wzmacniający mamy tym razem. A ja tak ten szybkościowy może sobie nałożymy, nie? Więc, nie. Umieścimy to sobie w prywatnej szafce. Okej. Okay. Pyk. I teraz prywatna szafka powinien być... To oczywiście nie ma. Egzoszkielet wzmacniający mamy, więc będziemy musieli sobie wytworzyć w takim razie ten nasz sprzęcik do biegania. Gdzie on jest? Egzoszkielet na szybkość. Mhm. Jeden. Tak, poprosimy. I... Załóż. No dobra. Nieśmiercionośny. Okej. Okay. Najgorsze jest to, że mamy akumulator rozładowany i teraz... O, kurde, assembler, zróbmy sobie assembler. Jest wszystko, kurczę, patrzcie, czas nam leci, nie? Z prawej strony, to fajne jest. Zaraz zobaczymy, czy i tak nam policzy. Nie tutaj. Sprzęt, mam nadzieję, że nam tego czasu tutaj nie odlicza, nie? Potrzebny nam jest generator, nie? Ewidentnie. Jakaś walka się szykuje. Nieśmiercionośny karabin automatyczny. Ja teraz nie wiem. Dobra, weźmy to.
którą stronę to będzie? Mi się pisze. Zaznaczmy sobie naszego kolegę. Ej, tu można przyjechać. Kurde, zaraz zobaczymy, czy nam się to uda. Poczekajcie. Stay safe out there. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Dobra, tu mamy grzyba. Akurat grzyb nas nie interesuje. Jest ich chyba generator. A jak dobrze pójdzie... O, jest. Dobra, widzę go, ale najpierw generator. Ładuj, 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 ładuj. Dobra. No, jak zasuwam, tylko żeby się nie wywali, nie? Teraz pytanie. Znowu pada. To nas poniesie tam, gdzie powinno nas ponieść, nie? Ha! Nie mogę tej rolki użyć. Fuck. Czekajcie. W ogóle nie ta strona, czyli to musi być tam. Dobrze mówię? No. Nie, w ogóle w przeciwnym kierunku. Tak, dokładnie w przeciwnym kierunku. Gdybym odpięła ten badziew od siebie, mogłabym się trolko przenieść. A spróbujemy. Dobra, nie idźmy na łatwiznę, może się uda. Jeszcze... wypijemy sobie monsterka. Albo nie wypijemy. A wypij to. Kurde, dobry kawałek przynajmniej. Jaki skok! Podoba mi się. Chyba, że coś tam... Wow! O panie, tego to ja się nie spodziewałam tutaj. A młody się cieszy, słuchajcie, nie? To jest dla niego ubaw. Daje nam lajki. Paniak. No było to na garba wziąć i za pomocą trolki uciec. Poważnie? Tu będzie taka zabawa teraz? Jak nas sprzątnie, to dopiero będzie wystawione. Już się rozładowały. Czy to jakieś jajka są, słuchajcie? No nie. Co to ma być? Co to ma być? Co to znaczy? Czemu się ślizgam? Halo. Chcesz mi powiedzieć, że nie podejdę pod to? No dobra. Ekstra. Wzięłam te... No cóż, szybciej na lewo, bo nas coś sprzątnie tutaj zaraz, elegancko. Dopiero będzie ubaw. Dobra, mamy słoneczko, więc... Wiecie, co jest najgorsze? Że ja nie mam chyba tego karminu. Nie, no mamy. Okej. Okay. Niestety czasami jest tak, że on się po prostu pośliźnie mimo wszystko.
Nic z tym nie możemy zrobić. Nawet nie ma jakiegoś specjalnego ostrzeżenia przed tym. Pytanie, czy tędy lepiej iść? Ktoś już pomyślał o tym? Biegnij, chłopie, biegnij. Ile? 34. Co to jest? To jest Aloy, to jest czujka. Nice. Jest generator, boż, cudownie. Zejdziemy tędy. Wygląda na to, że zejdziemy, ale jakoś specjalnie się tak rozpędzać nie będę, słuchajcie. To są muły. Ekstra. Bardzo mi się podoba to, co teraz widzę. No to tak powiem wam, że powinniśmy po prostu przebiec, no. Hamsko, przez ich terytorium, nie? Na ile nam getrów starczy? O, to jest pytanie. Ale ubaw. Już nas goni. Oni do nas strzelają? Oni do nas strzelają! I to nie są żadne bolasy, tylko ostra amunicja. O ludzie. Nie, nie, nie. Kochałam się w ostatniej chwili. O, łatwo stałam. Dawaj, dawaj. No jest piękny skok, trochę nas energii kosztował i teraz możemy nas dogonić. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Dawaj, 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 dawaj. Nie, jeszcze z prawej ktoś musiał siedzieć, oczywiście. Teraz pytanie, jak długo będą nas gonić. Czyli mam dodatkowe utrudnienia od tej pory. Muły nas nie lubią. Jeszcze bardziej niż wcześniej. Super. Jest, widzę ten zarys. W ogóle jakiś bagna. Najgorsze jest to, że gdy my wchodzimy w tę trawę, to musimy tutaj ostro się przedzierać, co nas spowalnia, co nam zabiera czas. Oho. Mam nadzieję, że to jest płytko. Bardzo płytko. Całe szczęście.
Ciekawe, jak mocno sprzęt ucierpią. Zamiast na Eudeka mogłam poświęcić ten czas na naprawę tego, co ciągniemy ze sobą. Zobaczymy zresztą jeszcze. Spray naprawczy chyba mam, więc... Zobaczcie jeszcze na teren. Na domiar złego, na sam koniec. Będziemy mieli jeszcze te... Ten czarny, kurczę, ciężko taki chodliwy. Teren. Pytanie, co tam się dzieje, że ktoś za moment tam umrze. Skoro ten pistolet, tę broń, którą dostaliśmy, ona jest nieśmiertelna, a nie śmiertelna, śmiercionośna, jak to ładnie było opisane wcześniej. Muszę obczaić, że ja zostawiłam tę śmiercionośną za sobą. Nie psujmy tego. Chociaż nic na plecach nie mamy tak naprawdę ciekawego. Powiem wam, że to jest chyba najbardziej zawiedzona stacja, jaką do tej pory odwiedziliśmy. Sobie naprawimy ładunek. Co tu się dzieje w ogóle? Decontaminating suit. Footwear condition poor. Replacement is advised. Dlaczego nie mogę? Czy ja coś zgubiłam, czy co? Dostawa krwi, ekstra. Nawet nie zauważyłam, co wzięliśmy. Dobra, czyli nie było czego naprawiać. Limit czasu 40, ok. Średnie uszkodzenie ładunku 0%. No, musi być SK, nic innego nie może być w takim wypadku. No, czas dostawy nam leży i kwiczy z tego, co widzicie. Ktoś podłożył ładunek wybuchowy do jednej z paczek. Fuck me. We have to be more careful. Beef up our security. At least we didn't lose anyone this time. Thank you, Sam. Really. I hear the chiral network is coming along. You think the signal's strong enough to reach us here? I hope so. Give it a try. Dobra, to jest kolejny, drugi dodatkowy punkt, po tym jak już uzyskaliśmy pewność, że to Hieralium się podnosi, niestety. Może nie dlatego mały, w jaki sposób na to reaguje. Jest, pierwszy taki bardziej... No może jeszcze nie śnieżny punkt. Karabin automatyczny. Nieśmiercionośny karabin automatyczny. Dostajemy dwa, czyli tak naprawdę dostajemy wybór. Albo ich zabijać. Albo ich, nie wiem, ogłuszać pewnie na jakiś czas. O. Tak to wygląda. Mamy tyrolkę. Deszcz. A tam się można utopić. Patrzcie na to. Czyli głęboko. Okej. Okay. Nie trzeba uważać, gdzie się wodę wchodzi. Hello. Hello, that's great. We've been starving for info. And
If we run into any more trouble, we can get the word out sooner. I can't thank you enough. All right, Sam. There aren't any more stops to make before Mount Knot City. But this last leg will be the hardest yet. Rest up at the private room and check your gear before you set out. Nie wysłali nas na dół. Nie dali wyboru, więc możliwe, że coś zaraz obejrzymy. Higgs and his people came. They finally reached Edge Knot City. There's no escape for me now. Everyone's dead, the city's destroyed, and what's left is crawling with BTs. They're everywhere. Where's your Kipu? But I was able to sneak away and reach out to you. This might be our last chance to talk like this. I just wanted you to know that I'm safe. For now. Promise me you'll keep building the chiral network. It's our only hope for the future. It's my only hope for freedom. And when you've finished, we can go back east together. Amelie, your Kipu, where is it? Sam, I'll be waiting for you on the beach. Coś było słychać z tego miejsca, w którym się znajdowała, czyli idę po nią. To jest nie takie ma prorocze, bym powiedziała. No dobrze, moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. O, Filip Nord przysyłać wiadomość. Dzięki za uratowanie naszego kumpla. Super, tutaj wiadomo, porobię coś. To, co mam porobić. Zajrzymy jeszcze tylko do Eudeka. O, chcę się wykąpać. Wiem, widzę. Pokazujesz nam to srogo. Natomiast... Znowu pukamy. Coś nam pokaże. No nie, znowu to samo. Ej, bez takich numerów, nie? Niech on nie tłucze tą głową na nowo. On to się bierze, to mnie zastanawia. Dlaczego takie mało przyjemne rzeczy z tym Eudekiem tutaj? Szafka nam się, kurczę, tam ubogaca, z tego co widzicie po lewej stronie. Coraz więcej tych rzeczy. Broni. Nie wiem, czy do tych kompanów Higgsa to mnie najlepiej byłoby strzelać. Natomiast tych biednych mułów można by było zostawić. Tacy biedni i biedni, bo zaczęli do nas strzelać już. No dobra.
No to co? To tyle. Słyszymy się w następnym odcinku. Ja tutaj zrobię to, co mam zrobić. Natomiast chciałam sobie zerknąć na mapę. Gdzie jest nasza mapa? Jeszcze może wam to pokażę. Bo mi się wydaje cały czas, że mamy tam jakiś teren niepołączony. Że ktoś do tej sieci realnej nam się nie podłączył. Dane zlecenia, bryczlinki. Dobra, nie o to mi chodzi. Widzę, że tak nie sprawdzę niestety. Szkoda. A jednak sprawdzę, poczekajcie. Jakaś taka ciemna plama była w tych bryczlinkach. Nie w bryczlinkach, tylko na tej mapie naszej. A, ale to nie jest ta część mapy. Chyba. Nie mam pojęcia. Tak mi tam coś zawsze... Nawet tu chyba widać, nie? Zobaczcie. Ten ciemny kwadrat. A już jesteśmy, kurczę... daleko od tego miejsca. Jakby czegoś brakowało. No cóż, no dobra. To jeszcze raz serdeczne dzięki za wszystkie komentarze i ewentualne lajki. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej, hej.